Nie, tu się nic więcej nie da zrobić jednak. No nie. Czyli musimy tam wrócić. No mam już gotowe. Prawie. Tylko jeszcze tam doskoczyć. I nie spaść. Ups. No właśnie. I wcale to nie jest takie proste. Jakby się mogło wydawać. Maszynopis znowu. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Jesteśmy tutaj i możemy wyjść. Widzę cię, nie dam się. Znikaj. Patrzę pod nogi, patrzę. Gdzie teraz? O, tutaj. O, proszę, bym ominęła. Zabierz ze sobą. I lecimy. Wyżej. O, proszę. Na szczęście nie wyczerpało mi to baterii, bo mam mało już baterii pozostałych. Ile ich jest? 6. 6 zostało, no to nie ma co szaleć. Max był chyba 20. No ale kiedy to było? Co to? Aha. No nie, no znowu. O nie. Myślałam, że wróci. Chętnie tu zajrzę. Może powinnam zacząć z tego karabinu myśliwskiego strzelać właśnie. Uzbieram, a potem znowu stracę. Wolałabym mnie, amunicję. Jeśli będziemy przechodzić inną misję, bo już tak nam zrobili. Więc może warto jednak zużyć. O. Dobry jest. Dał radę podnieść. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Strasznie tu, strasznie tu. A po co ja tu wchodzę? Nie wiem. Coś mi się tam świeciło? Nie, chyba nie. Ojoj.
Tędy przyjdziemy jakoś. Nie kopniesz tego. A, ale tędy możemy wskoczyć. Szykuje się bitwa jak nic. Proszę bardzo. Przyszykowali nam, więc na pewno nie po to, żebyśmy sobie poszaleli trochę sami. Nie z potworami. Lepiej nie idę tu, bo jeszcze mnie w kozi róg. Tu wszyscy zamiotą i będzie. Ojej! Się wystraszyłam! Nie, to dobrze. Aha! Oni są tacy groźniejsi, a przynajmniej mi się tak wydaje. Więc z nimi to się nie będę bawić. Tylko po prostu atak i już. Porządny. Co to? Kamienie, ewidentnie słyszę kamienie. Jakby miało spaść. Proszę nie na mnie. Nie spadajcie na mnie. Aha! I znowu mamy. Maksymalna liczba przedmiotów? A co to jest? Niestety nie widzę. A, do rewolweru. No skoro rewolwer jest cały, zapełniony, no to dobra. Znowu też warto z niego korzystać. No i to tak. I to tak. Tu musimy iść tu. Nie ma wyboru. Mhm. A nie. To jednak skały, a nie potworki. Czemu to powiedziałam? A ja nie mam. Nie mam. Ostatnio. Ojej! O kurczę. Wiedziałam. To musi być ta piła. Oj, nie mogę wrócić. Łańcuchowa. Oj. Przypomina mi się inna gra. Czyli rezydencja zła. O nie. Tu jest ta mgła też. A nie, w sumie tu wszędzie jest. Mi się tylko tak wydaje, że tu jest bardziej. No i się zgubiłam. Gdzie ja jestem? Ale dobrze idę. Tu chyba nic nie ma. To nie tędy. Gdzie ja się wybieram? Ale zabłądziłeś. Nie tędy. A tędy. Jak ja to idę? Chodźmy z tego lasu niczym w Blair Witch. Światełko nie gaśni. Byliśmy tu. Nie. Z innej strony. Barry? Stay out of sight. I'm on my way.
Don't open the door. What, am I crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Chodźmy do domu. Znaczy, chociaż jak tam są takie ptaki... O, proszę, tu też są. To ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Jednak. My tu byliśmy. I still had to reach Barry at the cap, but at least I was out of the woods. Nie ciesz się. Mówię ci, ty się tak nie ciesz. Oho. Teraz ja też się nie cieszę. Niby powinnam się cieszyć, że mam tyle fajnych rzeczy. Ale to znaczy, że będzie walka. Więc to mnie już nie cieszy. Ale z ptakami mam walczyć. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Oho. Na razie nie jest ich tak dużo. Mamy światło. Też nie wiem, czy w dobrym kierunku idę, że akurat do światła. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Aha, czyli tak tędy byśmy nie weszli. Więc trzeba iść tutaj. Ptaszki, słychać was. I had to find the key to the garage. A do toalet... Ta jest. Co to jest? Jaki worek? O, ale nie mogę obejrzeć. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Zdecydowanie nie chcemy, żeby Alice zginęła. Musimy ją uratować. Wiedziałam. Dobra, nie chcę utknąć w toalecie. A w tej drugiej coś może być? Poza potworami? Nie wiem, czy dobrze robię, ale już trudno. Wow. Sama nie wiem, co ja widzę. Widzę coś. A nie, to chyba tylko taki poblask. O, amunicja. Więc fajnie, że tu jednak zajrzeliśmy. Wow. Nie mogę nawet sobie trafić, dobra. A tu jest maszynopis. Ukrył się przede mną. Chodź tu. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it. But it felt all wrong. Call it instinct. His posture. The way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. To mamy takie trochę ogólnie te maszynopisy są właśnie takim... Co to się wydarzy w naszej historii? Trochę spoilerem. Możecie dać oczywiście znać, czy wam to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że nie, bo w takiej formie... Można powiedzieć, koncepcję założyłam, ale zawsze można coś zmienić. W przyszłości. Coś tam może być? Chyba nie.
Otwieraj za to. Uwolnij samochód. Siadaj szybko. Ojej. Jeszcze mam prowadzić? O kurczę. Wow, 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 ale jestem pijana. Oj, oj, oj. Aha. No trochę przesadziłam. Wow, wow, wow. Wcale nie tak fajnie się prowadzi, jakby się wydawało. Oj. Nie wiem co robię, nie wiem co robię. No dobrze, jadę. Wow, wow, wow. Ojej, tu byliśmy. Nie no, ten to my nie pojedziemy. No bo jak? Ja chyba źle pojechałam. Nie, no nie, nie, nie. Kurczą. Którędy? Nie, tędy się nie da. Chyba trzeba stąd wyjechać. O, nie mogę tego zabrać. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, ale okej. Chyba się nam udało. Gdzie mam jechać? No, tędy nie. To już chyba tą drogą, ale jak mam tędy niby jechać? Nie przejadę. Ale maszynopis tam jest. A, punkt zapisu? To ja chyba tutaj miałam podjechać. A ja zabłądziłam. There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed. But there was no cabin and no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I had to get her back. I couldn't face life without her. Tędy nie. Nie, tędy też nie. No to co ja mam zrobić? Nie, no tędy też nie przejdę. Chociażby się wcisnął, ale no nie. Ale czemu tędy nie przelecisz? Mam tu podjechać samochodem? Ale na samochód też nie stanę. No to nie wiem. Może trzeba tutaj iść. W takim razie. Skoro drogą się nie da. Już nie wiem, jakby to ogarnąć. Nie no, gdzie? Znowu jakiś punkt zapisu. Ale to tutaj byliśmy przecież. To nie jest to.
tędy na górę trzeba już iść. Albo podjechać. Czekajcie, lecę po samochód. Dobrze, mam już samochód. Kawałek podjechałam. I teraz kierujemy się tutaj. O, powinna być dobra droga. Mam nadzieję. Przynajmniej. A, tyle podjechałam. Na tyle wracałam, żeby podjechać tylko taki kawałek. No nic nie zrobię. Muszę wyjść. Aha. Co? The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Nagle cicho się zrobiło. Halo? Nie przeładowałeś jeszcze. Nie ma tu więcej. Chyba nie. Nie ma światła nadal tam. Moment. Nie no, gdzie nagle miejsce mi się nie zrobi chyba. Muszę iść. Tyle. I widzieć, że czyhają na mnie potwory. Chociaż trochę światła było przez chwilę. It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, wake! You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need... a week. It's not done. I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me. Yes. Yes, I get you. Oho. Ile ptaków? Nie zaglądałam już do tamtych domków, bo zrobiliśmy to wcześniej. Więc nie będę się powtarzać. No dużo ich. Nic się tu nie odnowiło, może coś. Mam nadzieję, że te ptaszki nas nie zjedzą. Nie no, nie ma nic więcej. Jeszcze te ptaki, nie może mieć trochę spokoju. Nie wiem nawet co na nie... Aha! No ale co ja mam zrobić? No było? Wow, wow, wow. Pokonaj! Co ja mam nim zrobić? Mam je strzelać! A rakietnicą, bo
Nie, baterie to się... Nie mam tego za dużo. Ojej. Jejciu. Nie widzę nawet gdzie strzelam. Nie wiem, czy to jest dobra metoda. No nie. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. I know. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!